W życiu codziennym z procentami możemy najczęściej spotkać się, korzystając z posezonowych wyprzedaży. Kurtka kosztowała 250 zł. Po sezonie cena została obniżona o 20%. Ile kosztuje kurtka po obniżce? To zadanie również można policzyć na kilka sposobów. Zastanówmy się, co wiemy z treści zadania. Wiemy, że kurtka kosztowała 250 zł. Co zrobiono z tą ceną? Obniżono ją o 20%. Aby to zrobić, wystarczy obliczyć, ile to jest 20% z 250 zł. Zapiszmy to. 20% z 250 zł. Potrafisz już to obliczyć. Zatrzymaj zatem lekcję i spróbuj zrobić to samodzielnie. Najpierw zamieniamy procent na liczbę. 20% to inaczej 20, czyli 1 piąta. Teraz obliczymy ile to jest 1 piąta z 250 zł. mnożąc 1 piątą przez 250 zł. Możemy skrócić tę liczbę na krzyż, ponieważ obie dzielą się przez 5. 5 podzielić przez 5 to 1, a 250 podzielić przez 5 to 50. 1 pierwsza razy 50 zł. to 50 zł. Jak myślisz, co obliczyliśmy? Czy obliczyliśmy cenę kurtki po obniżce, czy obliczyliśmy też kwotę, o którą obniżono cenę kurtki? Wróćmy do treści zadania. Cena kurtki została obniżona o 20%. Skoro 20% z 250 to 50 zł, to oznacza to, że cenę kurtki obniżono o 50 zł. Aby obliczyć cenę kurtki po obniżce, należy od 250 zł odjąć to, co obniżono, czyli 50 zł. 250 zł odjąć 50 zł to 200 zł. Wiemy więc, że kurtka po obniżce kosztuje 200 zł. Pokażę Ci teraz drugi sposób, dzięki któremu możemy obliczyć, ile kosztuje kurtka po obniżce. W tym przypadku 100% to cena kurtki przed obniżką. 100% to 250 zł. Wiemy, że o 20% obniżono cenę kurtki. Jeśli od początkowej ceny kurtki, czyli od 100%, odejmiemy to, co obniżono, czyli 20%, to otrzymamy 80%. To jest cena kurtki po obniżce. Obliczmy najpierw, ile to jest 80% z 250 zł, ponieważ tyle kosztowała kurtka na początku. Najpierw zamieniamy 80% na ułamek. 80% to inaczej 80 setnych. Możemy skrócić ten ułamek, dzieląc licznik i mianownik przez 20. 80 podzielić przez 20 to 4, a 100 podzielić przez 20 to 5. Otrzymujemy 4 piąte. Skoro wiemy, że 80% to 4 piąte, to możemy teraz policzyć, ile to jest 4 piąte z 250 zł, mnożąc 4 piąte przez 250 zł. Możemy uprościć to mnożenie, skracając te dwie liczby. Dzielimy je przez 5. 5 podzielić przez 5 to 1, a 250 podzielić przez 5 to 50. 4 pierwsze to 4, a 4 razy 50 zł to 200 zł. To jest cena kurtki po obniżce. Widzisz, że otrzymaliśmy tutaj taki sam wynik jak w tym miejscu. Obie metody są poprawne. Stosuj tę, która jest najlepsza dla Ciebie.